Chciałbym dzisiaj rozważyć taki bardzo interesujący temat. And I'd like to just expand the interesting topic today. Temat, który zatytułowałem, a gdybyś utracił niebo. And the topic today is if you would forfeit heaven. Czy jest ciekawy temat? Is that not an interesting topic? Myślę, że byśmy mogli wiele czasu spędzić, aby na ten temat mówić. I know that we could spend lots of time to be able to expand this topic. Gdy chodzi o utratę czegoś w naszym życiu, and to lose something especially in our lives. Każdy z nas już tego doświadczył, że nieraz tracimy coś. And I know that we've gone through that because we've lost something very important in our lives. Niedawno doświadczyliśmy pewnej utraty. And not too long ago we've had a loss as well. Wiozłem samochodem moją córkę na lotnisko, która miała wylecieć do Sydney. And there I was taking my daughter in her car on the way to the airport. She was going to go back to Sydney. Ale bardzo blisko już miasta, centrum. And very close into the city. Znalazł się wielki akcydent i wszystkie samochody stanęły. And there was a big accident and all the cars were just stopped. Tylko po jednym, po dwa samochody powoli oczywiście ruszały do przodu. And it was only by passing two cars at a time that we managed to sort of, you know, get through. Córka mi wtedy powiedziała, no teraz mi nie powiedz, żeś mi wczoraj mówił, żebyśmy mieli więcej czasu na dotarcie do lotniska. And my daughter said, well now don't tell me that maybe we should have had more time to get to that airport. A mówiłem wieczorem, słuchaj, jedźmy godzinę wcześniej. And I know that I sort of told her in the evening, let's go a little bit, 1 hour earlier. Ale mówi, tata, nie martw się, bo gdy się spóźnimy, to następnym pojedziemy. And she said, Dad, don't worry polecimy about it, because if we get late, we'll fly in the next one. I byliśmy później. And we were later. Samolot pokiwał nam i odleciał. And the plane was just was waving back to us as it flew away. Pani, do której córka się zwróciła ze swoim problemem, powiedziała, okej, możesz jechać następnym samolotem za godzinę? And my daughter, she turned to the Lord and said, oh, no problem, we can fly again in an hour. Ale musi zapłacić za nowy bilet. But for that she has to pay an extra ticket. A więc pewien błąd, pewien problem, który się nawet nie z naszej winy zdarzył, trzeba było opłacić. And he was one of those events that through not through our fault we had to arrange because we had to pay that extra. Jakoś sobie radzimy z tymi różnymi niepowodzeniami w naszym życiu. And I suppose we have to manage with all these different events that occur in our lives. Gdy spóźnimy się na autobus, na pociąg, możemy jechać następnym. When we get late on a plane or a bus, we can obviously catch the next one. Kiedy się spóźnimy na jakieś spotkanie, które jest bardzo ważne, możemy następne zaplanować. When we are late for a specific meeting, that's no problem. There's always the next meeting that we can go to. Jeżeli nie zdążymy odebrać telefonu, bo za długo czekaliśmy, to ten ktoś zadzwoni drugi raz. And if we haven't managed to pick up the telephone because we were waiting a little bit longer, it's no problem, they'll call back. Nieraz zaśpimy i nie zdążymy zjeść posiłku. And sometimes we'll sleep and not have opportunity for a meal. Możemy go zjeść później. We can eat later. I tak oczywiście każda strata w jakiś sposób tutaj może być rekompensowana, ale to nieraz kosztuje. And all opportunities like that, they can be recompensed, but it'll cost us in the long run. Wiecie, w Polsce było tak, że jeśli nie złożyłeś w odpowiednim czasie deklaracji podatkowej, toś zapłacił karę. And you know that in Poland, if you didn't put in your taxes on time, well then you ended up paying a penalty. To był problem. And that was a problem. Możemy zapłacić karę, mamy pewne konsekwencje. And sure, we can pay that penalty and there are consequences. Gdy macie jakieś umowy i nie dotrzymacie terminu, też zapłacicie nieraz karę. And if you have some agreement and you haven't sort of paid within a certain time, well,
there are consequences for that as well. A chyba najważniejszym i najdotkliwszą karą to jest ta, kiedy nie weźmiecie lekarstwa w odpowiednim czasie. And you know, one of those particular outcomes is when you don't take your medication on in the right time. Mogą to być bardzo poważne komplikacje naszego organizmu, naszego ciała. And it can have complications for our body and in our health. Ale pomyśl. But ever think about it. Gdybyście utracili niebo. But if you missed heaven. Pomyśl o tym przez chwilę. Just think about it for a moment. Czy nie jest to straszna strata? Isn't this a almighty loss? Nie jest to może tak rozumiane dzisiaj. It probably isn't sort of so well understood today. Bo właśnie ta obietnica jest jeszcze ciągle przed nami. Because this opportunity or promise is well and truly before us. A przeciąganie się w urzeczywistnieniu tej obietnicy, but in the expanding of this promise, w jaki sposób obniża nasze zaangażowanie i nasze przekonanie o tym, że to się stanie. It reduces our or minimizes our desire that we start thinking maybe it won't occur. Ale Słowo Boże mówi, że będą tacy, którzy utracą niebo. And it says in scripture that there are certain people that will lose heaven. Którzy utracą tą wspaniałą przyszłość, o której Biblia mówi na swoich kartach. It actually mentions about those people who will the people will lose the opportunity to have this before them. Zawsze stoi mi, kiedy myślę o niebie i o przyjściu Chrystusa, przed oczyma mi stoi obraz Noego. And those opportunities of people that have missing heaven, this picture of Noah comes to mind. To była ogromna przestrzeń czasu. 120 lat budował Noe okręt. Yeah, and for Noah, this long length of time before he sort of had to be able to sort of have access to heaven or what was happening, it occurred for 120 years. Nie wiem na samym początku, jak to było, ale kiedy zaczął coś tam budować. And I don't know how it was, but I know that when he started building. Nie wiem, czym to przypominało w ogóle okręt. And I don't know if when he started it in fact resembled a boat. Tłumaczył ludziom, że przyjdzie czas, kiedy będzie potop. And he was starting mentioning to people that there was going to be an almighty flood. I wszystkie stworzenia na tej ziemi zginą. And all the animals and creatures on the planet will disappear. Ale w tym okręcie będzie jedynie ratunek dla tych, którzy się schowają do niego. But in this vessel will be an opportunity for anyone who wants to rescue themselves. I wtedy ludzie byli przerażeni tym. And then the people were mesmerized by this. Noe, jak to będzie? Przecież deszcz nie leci z nieba dzisiaj. But Noah, how is it going to be? There's not going to be any rain. Zupełnie inny klimat był w tamtym czasie. It was a completely different climate in those times. Noe, ale tu koło tego miejsca, gdzie ty zaczynasz budować ten okręt, nie ma nawet najmniejszego strumyka, nawet kawałka wody tu nie ma. But Noah, here where you're building this vessel, there's not even a stream, there's not even a trickle of water. To była równina, zielona, oczywiście wspaniała okolica. It was a beautiful green field. Ale ludzie w jakiś sposób nawet pomagali Noemu. And people to a certain extent were assisting Noah. Budowali. They were building. Zachęcali się wspólnie razem. They were encouraged to help each other. A Noe mówił, przyjdzie potop. And Noah kept saying to them, the flood will come. Była pewna generacja ludzi, którzy pomarła, ale przyszli następni, którzy zaczęli jemu pomagać. Yeah, one generation had passed and then the next generation came to assist him. Może następna ta generacja zmarła, znowu przyszło następne pokolenie i pomagało. And again, maybe there was a third generation that came and assisted him. A
A Noe mówił, przyjdzie potop. And Noah kept saying that the flood kiedy, will come. Kiedy już łączyli te ostatnie belki, kiedy robili stropy. And when they were connecting those last pieces of timber and putting in the cover. I Noe mówił, słuchajcie, tu będą klatki, pomieszczenia, przedziały dla różnych gatunków zwierząt. And here there will be partitions and cages for different types of animals. Tu będą miejsca dla ludzi, wystarczająco miejsca dla tych, którzy będą chcieli. And here there will be lots of space for the people who want to come on board. There will be lots of space for them. Kiedy wszystko było gotowe, drzwi były do arki bardzo mocne zrobione, ale otwarte. And to invite the people, the doors to the ark were quite solid, but they were always open. I dziwna rzecz, niespotykana dotychczas nigdy przedtem. And which was a strange thing, never before met. Zaczynają dzikie zwierzęta, które były w lesie, wychodzić i przychodzić z łąk, z lasu, coraz bliżej do tej arki i każdy się chce tam do tej arki dostać. Yeah, and an event that was never seen before, so the animals from the jungle, from the forest were slowly walking towards this ark. Ale Noe mówi, nie ma dla was wszystkich miejsca. And he said to them, look, there's not enough space for all of you. Patrzy się, o, króliki przyleciały, to tylko samczyk i samiczka. And the rabbits came forward and he says, look, it's only the male and the female. A potem świnków przyleciało tak dużo. And then there were all the pigs that came, so many of them. A Noe mówi, nie, tylko samiczka i samczyk wejdzie. And he said to them, it was only just the male and the female can come. A potem przyleciały wspaniałe owieczki. And then came the wonderful sheep. I jak myślicie, ile par wpuścił Noe do tego statku? And so how many of these sheep did Noah allow into the ark? Siedem par. Seven pairs. Siedem samiczek i siedem samczyków. Seven male and seven female. A resztę mówi, przepraszam, nie ma miejsca. And for the rest he said, sorry, no space. I tak po kolei przychodziły. And in turn, this is how they were coming towards the ark. A potem Noe mówi do ludzi, którzy to obserwowali, byli zdziwieni. And then he said to the people who were surprised. A teraz mówi, a teraz na was kolej. And now it's for you humans to come forward. Jest dla was dosyć miejsca wewnątrz. There's a lot of space available here inside. Ile tysięcy ludzi weszło do tej arki? How many thousands came to the ark? Noe, żona, jego dzieci. Noah, his wife and his children. Ile w końcu było ludzi tam? How many in total? Osiem osób. Eight people. Osiem osób weszło tylko do arki, mając świadomość, którą Noe głosił przez 120 lat, że przyjdzie potop i zniszczy wszystko. Eight people only managed to get into the ark over a 120-year period when Noah was requesting and asking about that the flood will come. Czego ludziom zabrakło? What was missing for the people? Wiary. Faith. Oni mieli jakiś dziwny entuzjazm, kiedy pomagali Noemu. They had some, the people had strange enthusiasm when they were helping Noah. Ale w tym największym momencie, w tym momencie, kiedy mieli podjąć decyzję, aby wejść. But in this major decision that they had to decide about entering the ark, brakło wiary. There was lack of faith. Kiedyś czytałem o pewnym takim odważnym człowieku, jakimś takim wysportowanym. When I was reading about some particular very sporty type of personality, który miał dokonać największego wyczynu, that had to achieve a very big conquest. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, czyście już kiedyś widzieli, a może byliście tam, wodospad Niagara.
Yeah, I don't know if anyone has been at the waterfall of Niagara. To jest niezapomniany obraz. Ciągle go mam w głowie. It's an event that cannot be missed. Przeciągnęli z jednej strony tego wodospadu na drugą stronę linę. Naprężyli ją mocno. Yeah, they put across the waterfall a line from one side of the waterfall to the other side, very stretched out taut wire cable. A pod tą liną wielka przepaść. And then underneath this line a very big fall. I ten ryk zburzonej wody, która spada oczywiście na dół. And this roar of the water that's falling down. I plakaty obwieściły wszędzie, że o pewnej godzinie, pewnego dnia wyjdzie ktoś, który będzie przechodził przez ten, po tej linie nad wodospadem Niagara. And the placards were put across identifying the time and the moment of when this particular person is going to come and walk on this line. I rzeczywiście o odpowiedniej godzinie tłumy zgromadziły się na jednym i na drugim brzegu. And eventually in the set moment there was crowds on one side of the falls and on the other. I w pewnym momencie te megafony, potężne głośniki obwiesiły, że nadchodzi moment. And the big megaphone amplifies a sort of saying, yes, the moment has come. I na brzegu pojawia się człowiek. And on the edge a person comes. I zbliża się w kierunku tej liny. And comes closer to this line. A przed sobą wiezie taczkę. And in front of him he's carrying a wheelbarrow. Zbliża się powoli do tej liny. And he's coming closer to this line. Chodzi z tą taczką na tą linę. And he's coming with this wheelbarrow onto this line. I kontrolując każdy swój krok, powoli przesuwa się centymetry po centymetrach razem z tą taczką po tej linie nad wodospadem Niagara. And there he is walking inch by inch behind this wheelbarrow, managing his balance across this line. A ludzie po jednej i drugiej stronie zamarli w straszliwym milczeniu. And the people on either side, they are mesmerized by this sight. Czy przejdzie? Will he go, get across? I kiedy był coraz bliżej brzegu i coraz bliżej. And as he comes closer to the edge, always closer. I w pewnym momencie jego taczka dotknęła brzegu. And then the wheelbarrow in a moment reaches the other side. A on za nią. And he behind. I wtedy podszedł do mikrofonu. And then he comes to the microphone. I zapytał zgromadzone tłumy. And he asks the crowds around. Czy wierzycie, że przejdę z powrotem? Do you believe that I'm going to be able to get across? I wtedy było słychać ogromny ryk ludzi. And he hears this almighty yes or roar from them. Yes, you can make it. I wtedy padło następne jego pytanie. And then comes the next question. Czy jest ktoś, który usiądzie do tej taczki? Is there someone around who will go into that wheelbarrow? Ile ludzi się zgłosiło? How many people have volunteered to get into that wheelbarrow? Nie było takiego człowieka. There wasn't such a person willing. Kiedy myślę o tych wydarzeniach, when I think about these sort of events, to bardzo często dochodzę do takiego wniosku, że ludzie lubią, kiedy mówi się, że Jezus przyjdzie. And I come to the realization that people love to hear that there'll be a moment when Jesus is coming. Mówią o jego wielkiej miłości, o jego cierpieniu na krzyżu Golgoty. They talk about his love, his sufferings that he's gone through on Calvary. Mówią o zbawieniu, tym cudownym zbawieniu, które wyjednał na krzyżu. And they talk about this almighty salvation and saving grace that Jesus has got on the cross. Mówią o usprawiedliwieniu z wiary.
And they talk about the justification of faith. Moi kochani, ta teologia jest najwspanialsza, najpiękniejsza i ludzie snują wielkie, wspaniałe wykłady na temat tego, co Jezus uczynił dla człowieka. Yeah, and there's been quite a lot of sermons given about what Jesus has achieved in his life. I ta teologia, której nie przekreślam, ale jest podobna do tego wspaniałego okrętu, który zbudował Noe. And this theology is similar to, and I'm not saying it's the same, but it's like this beautiful ark that Noah has built. Wspaniały okręt, który miał się oprzeć wielkim nawałnicą i oparcie. And to build such a almighty vessel with so many creatures in there that will be solid and will survive. Ale gdybym dzisiaj was zapytał, czy jesteście gotowi, aby być gotowi, gdy Jezus przyjdzie. But if I ask you today, are you ready for the moment of when Jesus comes? Co to znaczy być gotowy, aż Jezus przyjdzie? What does it mean to be ready for when Jesus comes? A moi kochani, jest jeden najwspanialszy przykład, który bardzo lubię. And there's one example that I really love. A Enoch chodził z Bogiem. And it's when Enoch was walking with the Lord. Czyli jest to możliwe, żeby zwykły człowiek chodził z Bogiem? Is it at all possible that an ordinary person can walk with God? Jak to jest możliwe? How is it possible? Już nieraz wam opowiadałem, ale wam tylko krótko przypomnę. I know that I've mentioned to you before this, but I'll remind you again. Ktoś kiedyś opowiadał, jak to wygląda, kiedy Enoch chodził z Bogiem. And somebody mentioned this wonderful scene of when Enoch was walking with the Lord. Pewnego dnia Pan Bóg zapukał do domu drzwi Enocha. And one day there was the Lord, he knocked on the door of the house of Enoch. Enoch otworzył drzwi, a Pan Bóg został zaproszony i wszedł do niego. And Enoch opened the door and the Lord entered in. I rozmawiali. And they talked. Rozmawiali bardzo ciekawie. And they talked very interestingly enough. Ale Pan Bóg powiedział, ja już muszę iść. And then the Lord said to Enoch, I have to go. I Enoch go odprowadzał od domu. And Enoch was walking with the Lord from his home. I tak Pan Bóg poszedł później do swojego domu, a Enoch wrócił do swojego. And then it was that the Lord went to his house and Enoch went to his house. I tak każdy dzień przychodził Pan Bóg do Enocha. And this was occurring every day. The Lord was coming to visit Enoch. Rozmowa z nimi trwała każdy dzień dłużej i dłużej i dłużej. And every day the discussion between them took a little bit longer and longer. A odprowadzanie Enocha, gdy odprowadzał Pana Boga, była coraz dłuższa, coraz dłuższa, coraz dalej szedł Enoch z Panem. And the journey of walking back to his house, the journey for Enoch and the Lord took somehow longer. I tak pewnego dnia tak się zagadali z Panem Bogiem, Enoch z Panem Bogiem. And then it happened that, they were in such deep discussion, Enoch and the Lord. I tak wspólnie poszli tak daleko, daleko. And they went so far in, exactly, they went so far. I Pan Bóg powiedział Enochowi, słuchaj, teraz to już jest bliżej do mojego domu niż do twojego, chodź ze mną. And then the Lord said to Enoch, it's closer to my house than it is to yours. Come with me. I tak Enoch został zabrany do Pana. And that's how Enoch was taken to the home of the Lord. Czy poświęcasz czas na czytanie o Bogu? Czy poświęcasz czas na rozmowę w modlitwie z Bogiem? Are you spending time with the Word of God and praying with God? Czy masz czas na rozmyślanie? Have you got time for thinking about events? O obietnicach Bożych? About the promises of the Lord? Wcale wtedy, kiedy o tym myślisz, nie musisz klęczeć. And when you're thinking about these events, you don't have to kneel. Możesz jechać samochodem i myśleć także you w pewnych momentach o tym. You can be traveling in your car and you can be thinking about certain events. A może masz noce, w których spać nie możesz?
And maybe you've got evenings when you can't sleep. Wtedy skupiasz się i marzysz, żeby w końcu przyszedł sen. And then you are lying there and you're sort of thinking, wow, when is my this sleep or dreaming going to come to me? Zamiast pomyśleć o Bogu, instead of thinking about God, i powiedzieć, Panie, uśpij mnie. Lord, help me to sleep. Moi kochani, czy masz na to czas? Have you got time for this? Dlatego, że ten styl życia i działania. Because this style of work and preparation, Bóg wykorzysta, aby przygotować nas na Jego przyjście. The Lord is preparing us for His coming. Ale w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 21 wierszu czytamy takie myśli. But you know that you can find this in Matthew chapter 7 verse 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. W owym dniu wiele mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name and done many wonders in your name? I wtedy im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Myślę, że to jest najbardziej dramatyczny moment. And you know, this is a very dramatic moment. Jezus mówi, nie każdy, który mnie będzie wzywał, Panie, Panie, Panie. And it'll be the moment that says not everyone who will call upon me. Nie każdy, który będzie znał doskonale teologię, którą ja przekazałem na kartach Słowa Bożego. And it's not for those people who know the theology off by heart of what I've said. Ale Jezus mówi, że ważnym jest, aby pełnić wolę mojego Ojca, który jest w niebie. But it's very important to be able to do that which says who does the will of my Father in heaven. Czyli wychwalanie Boga przez Panie, Panie, i może piękne śpiewanie, piękne słowa jest ważne. Yeah, I know that sort of saying Lord, Lord and in song and in prayer is very important. Ale bez spełnienia Bożej woli, but achieving that without the will of the Father, nie ma to żadnej wartości i znaczenia. Has got absolutely no value or weight. Nawet ci ludzie będą mieli pewne argumenty. And you know what? The people, they're going to have various arguments for that particular event. Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy. But they're going to say, but Lord, we prophesied in your name. W Twoim imieniu nawet demony wyganialiśmy z ludzi. You know that in your name we cast out demons. Czyniliśmy wiele cudów. We did lots of miracles. A co Jezus powiedział? And what did Jesus say? Nigdy, nigdy, nigdy was nie znałem. I have never, never, never known you. Czy nie jest to smutne i tragiczne? Isn't this sad and tragic? Czy nie jest to, nawet kiedy czynimy wielkie rzeczy w postaci cudów, proroctwa czy uzdrowień, czy nie jest to możliwe, że my to możemy, albo ludzie to mogą czynić za pośrednictwem mocy diabelskiej? Can't such an event sort of be looking at, can be looked at as underneath the power of the devil? Tak. Wiele ludzi dzisiaj wykorzystuje demoniczne siły po to, aby uzdrawiać innych. You know that you can obtain
all this nice power to be able to perform miracles, and this power can come from the devil. Kiedy masz kontakt z Lucyferem, a podchodzisz do człowieka, który jest opętany przez szeregowego demona? And you know that if you're under the influence of Lucifer, and then you come to a person that's possessed with other demons. I teraz człowiek przychodzi do tego człowieka i mówi: ty, słuchaj, uciekaj z niego. And you come to that person and you say, get out of from him. A demon ten szeregowy drży cały ze strachu, bo widzi za nim, że stoi Lucifer, and, ten największy. And the small demon sort of, you know, completely shivering with fright because he can see behind you, Lucifer, the Almighty. Za plecami tego człowieka mówi do Lucifer, do tego podrzędnego demona: zwiewaj stąd i zrób mnie miejsce. And he can hear the devil behind that person saying, better get out quickly out of him. A Lucifer zachowuje się trochę inaczej niż tamten. And Lucifer obviously operates a little bit different than that person. I ludzie mówią: uzdrowiony został, chwała Bogu, mocą Bożą. And the people who observe this sort of say, wow, it's a miracle, praise the Lord. Moi kochani, ja to może tak mówię troszkę humorystycznie. I know that it might look a little bit with a little bit of humor or satire in there. Ale diabeł wykorzystuje wszelkie możliwości, aby przeszkodzić nam w tej właściwej łączności z Bogiem. But that's actually what Satan's doing, is mingling and meddling in your connection and link with the Lord. Inny tekst z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. And a further text that I can cite from the second letter of Paul to the Corinthians. W 13 rozdziale i w 5 wierszu jest napisane tak. And in chapter 13 and verse 5. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. And I'm reading from 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves as to whether you are in faith. Prove yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Poddawajcie samych siebie próbie. Give to yourself proof. Czy trwacie w Bogu? Whether you have faith in the Lord. Czy wiecie wszystko o sobie? Do you know everything about yourself? Czy się wam jedynie wydaje? Or is it just imagination? Że jesteście bezpieczni. That you are safe. 59 rozdział Księgi Izajasza jest napisane tak. And in Isaiah chapter 59 it's written the following. 59 pierwszy wiersz. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, by nie słyszał. Reading chapter 59 from Isaiah, chapter verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Bóg jest gotowy, aby wysłuchać nas i pomóc. And the Lord is willing to even listen and save. Ale co się stało, że Bóg nie reaguje? But what's occurred that the Lord is not responding? Izajasz napisał. And Isaiah writes. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. And listen what Isaiah has to say. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. A więc jest powiedziane tutaj, że winy nasze, grzechy nasze, uczyniły jakby zasłonę, jakby ścianę pomiędzy nami a pomiędzy Bogiem.
And so it is that it looks like our sins, our iniquities have created like a wall between God and us. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotnie. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has murmured perversity. I to jest problem. And there's the problem. Dlatego musimy spojrzeć w lustro. And then we have to look in our mirror. To najlepsze lustro, którym jest Słowo Boże. And the best mirror, which is the Word of God. Abyśmy mogli zobaczyć siebie. That we can see ourselves. I moi kochani, przeczytam wam teraz bardzo interesujący fragment z Dziejów Apostolskich. And let me read from to you a beautiful fragment from the Acts of the Apostles. 24 rozdział Dziejów Apostolskich. From the Acts of the Apostles, chapter 24. Tam oczywiście apostoł Paweł stoi przed dostojnikiem. And Paul is the apostle Paul is standing in front of his judge. On był oczywiście w jakiś sposób bardzo ważnym człowiekiem. It's a person that he was standing before a person of very high repute. Był to Felix ze swoją żoną Druzylą. It was happened to be Felix with his wife Drusilla, która była Żydówką, who was she was Jewish. I miał on złożyć, Paweł miał złożyć świadectwo przed nimi. And Paul was standing there and he had to give evidence in front of Felix. Lecz gdy 25 wiersz, lecz gdy zaczął mówić o sprawie o usprawiedliwieniu, o wstrzemię wdzieliwości i o przyszłym sądzie, Felix zaniepokoił się. And Paul had to stand before Felix and talk about righteousness, self-control and judgment, and then Felix was afraid. Mowa apostoła Pawła była tak jak miecz, który dosięga z zakamarków duszy ludzkiej. And the words of Paul were like a sword that sort of goes right into your cells. Felix musiał mieć dużo problemów na swojej duszy, dużo niewłaściwych rzeczy. You know, Felix, he must have had quite intense issues with himself. Dlatego powiedział do Pawła, odejdź teraz. And he said to Paul, go away now. A w odpowiedniej chwili znowu cię zaproszę. But in a certain time I'll call you back. Jak myślicie, kiedy drugi raz stanął Paweł przed Feliksem? So what do you think? When did Paul get an occasion to stand in front of Felix again? Nigdy więcej. Never again. Miałem też sposobność z takimi ludźmi się spotkać. And I had such an occasion to meet with such people. Kiedy Słowo Boże dotykało ich serca i przekonywało i zaczęło, Bóg zaczął przez Ducha Świętego działać na sercach tych ludzi. And I could see that the word of the Lord was moving these people and seemed to have an effect on these people. Powiedzieli mi, słuchaj, przerwijmy teraz, bo ja mam tyle zajęć, tyle obowiązków, nie mam czasu teraz na spotkania. But what I have to do is just, you know, hold that thought because I've got so many issues and things still to attend to. I nigdy więcej nie spotkaliśmy się. And never again did we meet. I to jest problem. And there's the problem. Jeszcze jest jedna myśl, którą chciałbym przeczytać, kiedy mówi Paweł z Agrypą. And another time is when Paul is talking with his associate Agrippa. Kolejna postać bardzo ważna. And again, a very important situation and moment. W pewnym momencie Agrypa powiedział do Pawła, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. And Agrippa, a leader, says to Paul, you know what, you almost persuade me to become a Christian. Nigdy więcej.
Biblia nie sprawozdaje, że on się kiedykolwiek stał chrześcijaninem. And you know what? The Bible doesn't in any instance show that Agrippa managed to have this occasion again to know about God. Mamy zatem trzy grupy ludzi. So we've got three groups of people. Ludzie, którzy udają, że wierzą. That group of people that are giving the impression that they believe. Ludzie, którzy są bardzo blisko decyzji, aby iść za Panem. That group who are so close that they're ready to go after the Lord. I ludzie, którzy gdy słyszą. And the third group is that group who hears. Zwracają się tak jak ci spotkaniu po pięćdziesiątnicy do apostołów. And it's like those people that talk about it's like the time of the Pentecost that they are ready. Co mamy czynić, aby być zbawiony? And what are we going to do to be saved? Jak im powiesz, co mają czynić? And when you tell them what they have to do to be saved, pokażesz w Biblii. And they sort of say, show me in the Bible. Oni idą za tym. And they go after that. I to czynią. And that's what they do. Co czynią? Przyjmują Chrystusa przez wiarę. And they accept Jesus through faith. Okazują skruchę i wyrzekają się grzechu. And they accept their weaknesses and identify their sins. Nie wstydzą się Chrystusa, ale mówią o nim publicznie. They are not ashamed of the Lord and they're willing to publicly talk about the Lord. I w pewnym momencie następuje ten apogeum tego zdarzenia w tych relacjach z Chrystusem. And at that moment there is, you know, ecstasy that occurs between the Lord Jesus and the person. A Jezus powiedział o tej relacji, tej apogeum mówi, a kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. And there's this moment between the Lord and the person that says that he who will be saved will be saved. I wtedy ci ludzie mówią, tak, ja wierzę w to, ja chcę być zbawiony, a zatem idę do wody, aby zostać ochrzczony. And the people are sort of so willing that says, yes, I know that I'm going to be saved and I'm willing to go into the water. I przez całe życie modlą się, aby Bóg ich prowadził i trzymają się go kurczowo. And all through their lives, then they are so determined in moving forward for the Lord that they stick fast to that line. Trzymają to jak najcenniejszy skarb w swoim sercu. And they keep that as if it's the most valuable treasure within their heart. I wtedy, kiedy niestety nie dorzekają żywo przyjścia Jezusa. And I know that they don't physically get to see in their lifetime the coming of the Lord Jesus. Kiedy odchodzą z tej ziemi. And when they have to depart from this earth. Wtedy z radością i czystym sercem możemy mówić nad grobem. And then with complete certainty they can say at the graveside. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Blessed are they who depart with the Lord. Bo przyjdzie Jezus. Because the Lord will come. Tak jak powiedział to Hiob. And the same way that Hiob mentioned. Ja wiem, że moja skóra będzie zgnita, rozszarpana, przetoczona przez robaki. And I know that my skin, like Job was saying, that I know that my skin and flesh will be eaten by those bugs. Ale pewnego dnia. But there'll be a certain day. Jezus stanie nad moim prochem. And Jesus, the Lord, will stand at my entry. I powie mi, wstanie. And say to me, stand. Jest czas. It's time. I tego czekamy. And that's what we're waiting for. I chciałbym wam dzisiaj wszystkim życzyć. And I'd like to wish to each and every one of you today. Także modlę się o to. And I pray for this. Aby ta zażyłość z Chrystusem w czasie naszego życia. And that this desire for Jesus within our lives. Niczym nie została zakłócona.
that will not be in any way camouflaged or discouraged. Abyśmy chodzili każdego dnia z naszym Zbawicielem. That we every day can walk closely with our Savior. Abyśmy teorię, którą czytamy w Słowie Bożym. And the theory that we live, that we read in the scriptures. W naszym życiu mogli wyżywać i w praktyczny sposób ją pokazać. That we could within our lives physically show and truly live like a Christian. By nikogo nie zabrakło w dniu, kiedy przyjdzie Jezus. So there'll be no one lacking when the day of the Lord comes. Tego wam życzę i o to się modlę. And this is what I wish for you, and I pray for that. Amen. Amen.